Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, dziś wspólnie chcemy rozpocząć dzień, w środę 28 lipca, Słowem Bożym zaczerpniętym z Księgi Hioba, z 12 rozdziału, 10 werset, jak też i z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, 28 werset. Słuchajmy się w Boże Słowo. W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. W Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Zaś Arno Pytrz tak napisał: nie możesz upaść głębiej jak tylko do Bożej dłoni, którą On, pełen miłosierdzia, rozpościera w geście ratunku. Boża obecność obejmuje każdą przestrzeń i czas. Z Nim będziemy żyć, z Nim też spędzimy wieczność. Boża obecność obejmuje każdą przestrzeń i każdy czas. Pięknie to koresponduje ze słowami z Dziejów Apostolskich, albowiem w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Każda przestrzeń i czas. Już u proroka Jeremiasza w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie, słyszymy słowa o tym, że Bóg wybiera, zanim się narodzimy. Jeszcze jest, kiedy jesteśmy w łonie naszej mamy, On ma co do nas plan, wyznacza nam zadanie, należymy do Niego. Po narodzinach okazuje się, że także żyjemy w tej Bożej przestrzeni, w przestrzeni, gdzie jesteśmy my i nasz Bóg. Z Nim idziemy przez życie. On nas wspiera, błogosławi, ale także, jak dzisiaj słyszymy, także kiedy upadamy, to nie w nicość, ale upadamy w Jego dobrą dłoń. I takiej świadomości nam czasami potrzeba, bo jej brakuje. Czasami, kiedy świat nam się zawala, wydaje się, że to już koniec. A tymczasem dla nas jako chrześcijan jest ta nadzieja. Nadzieja, która może nas wyrwać z tej doliny śmierci i na powrót natknąć nas radością życia, poprowadzić przez Jego kolejne dni. Dlatego w dziejach słyszymy, że w Bogu żyjemy, poruszamy się w Nim i jesteśmy. I tej świadomości pragnę nam wszystkim życzyć w ten dzień, by nas motywowała do tego, by czuć się pewniej, ruszyć dzisiaj do swoich zadań, do swoich obowiązków, może do wypoczynku, po to, by czerpać radość z tego, że należymy do Boga zawsze, zanim się urodziliśmy, teraz, kiedy tutaj na ziemi żyjemy i później w Jego Królestwie. I więc Bóg nam dzisiaj błogosławi. Amen. Zostańcie z Bogiem.